13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0. To wszystko polega na tym, że mamy tę siłę, o której niektórzy marzą, powiedział niegdyś Grzegorz Ciechowski, lider Republiki, producent, kompozytor. Odszedł zbyt wcześnie, w wieku zaledwie 44 lat, dokładnie 22 grudnia 2001 roku. Dziś, w 20. rocznicę jego śmierci, postaramy się najlepiej, jak umiemy, o jego wspomnienie. Fragmentem porannej wiadomości przywitała Was Republika Płocka, czyli Łukasz Tomczak, Grzegorz Leliński, Mateusz Szulborski i Tomasz Sarniak. Pozwólcie, że zaproszę do studia gości specjalnych dzisiejszego odcinka, a są nimi. Współautorka książki My Lunatycy, Rzecz o Republice. Ta, która założyła fanklub Republiki w Toruniu w latach 80. i organizowała koncerty Republiki w toruńskiej legendarnej Odnowie. I ten, który w Republice był od samego początku do samego końca jej istnienia. Gitara Republiki, współautor największych utworów tej grupy, Zbigniew Krzywański. Wielkie brawa! Dzień dobry Państwu, witamy w Płocku. Dobry. Dzień dobry, witamy. Bardzo się cieszę, że udało się spotkać się z Wami tutaj dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu. Tak naprawdę dzisiaj 20 lat od momentu, kiedy nie ma z nami Grzegorza, ale też w tym roku przypada 40 lat od pierwszego koncertu Republiki. Wiem na pewno, graliście w Płocku, graliście w Płockim Amfiteatrze. Nie wiemy, który to był rok. Wiem natomiast, że supportował Was wtedy płocki zespół Strajk. Pamiętasz ten koncert? To był jakiś spęd, tam by grało sporo zespołów i o ile dobrze pamiętam, tak nie ze względu na miasto, bo mi się Płock bardzo podoba i to wcale nie kadzę tutaj mieszkańcom, tylko autentycznie mieszkamy chociażby na płockiej Starówce, jest przemiło, jest naprawdę bardzo urokliwie. Czy to możliwe, że ułożyło się tak, że to jest jedyny koncert, jaki odbył się w Płocku Republiki? Nie sądzę. Sądzę, że bo ten koncert był gdzieś pod koniec lat 90., natomiast sądzę, że graliśmy w Płocku, ale aż tak patologicznej pamięci nie posiadam, aby dokładnie ci określić datę, a nawet rok, ale sądzę, że na pewno Płocka nie ominęliśmy, bo to byłby absurd. Zagraliśmy chyba wtedy w każdym możliwym miejscu w Polsce, więc na pewno Płocka byśmy nie ominęli. Od kiedy myślę, że to tu
tu mój raj. Widziałem kiedyś dokument o Grzegorzu Ciechowskim. Nie pamiętam, chyba było to w dawnych czasach na Dwójce, kiedy Nina Tirentiew przeprowadzała wywiady. Na pytanie, jakie jest największe marzenie Grzegorza, artysta odpowiedział, że chciałby być kobietą. Długie lata mnie to zastanawiało. Na początek byłem dosyć zdziwiony, ale zaraz do mnie doszło, że jest to w sumie bardzo, bardzo, bardzo wysublimowane marzenie, wysublimowana myśl. W końcu rodzimy się mężczyznami lub kobietami. Do pełnego oglądu brakuje nam zawsze tej drugiej połówki. Dziś mogę powiedzieć też, że jest to moje marzenie, tak? Chciałbym też doświadczyć bycia po prostu kobietą, urodzić się kobietą, być kobietą przez jakiś czas. Oczywiście jest mi wygodnie w moim ciele, jestem zadowolony z tego, że jestem mężczyzną, lubię siebie, ale rzeczywiście do pełnego oglądu świata, do pełnego oglądu jestestwa człowieczego, myślę, że potrzebne jest zrealizowanie marzenia Grzegorza Ciechowskiego. Grzegorz kiedykolwiek rozwinął w prywatnych rozmowach tę myśl? To jest niesamowite przeżycie, możecie mi tylko wszyscy pozazdrościć. Jak siedząc tutaj, słucham jednej z najpiękniejszych naszych piosenek, jeszcze w tak rewelacyjnym wykonaniu. Siedzę, cieszę się, wzruszam się, że te piosenki dostają swojego nowego życia, na nowo funkcjonują dzięki takim jak wy. Wracając do tego bycia kobietą, o tym marzeniu. Rzeczywiście jest coś takiego, że aby postrzegać świat w całym jego spektrum, chyba powinniśmy niekiedy próbować mężczyźni być kobietami, a kobiety mężczyznami. Zresztą ja studiowałem biologię, trochę na ten temat wiem. Wbrew patriarchalnym wielkim księgom tego świata, to mężczyzna jest zepsutą kobietą, a nie odwrotnie. Trudno mi jest ominąć to pytanie. Dziś, kiedy mija 20 lat od śmierci Grzegorza, 40 lat od waszego pierwszego koncertu, czy wy pamiętacie swoje pierwsze spotkanie z Grzegorzem? Ty dołączyłeś do zespołu w momencie, kiedy następowała ta transformacja z Republiki na Republikę. To pewnie było w Toruniu. No, było to w Toruniu, znaczy to trudno nazwać nawet transformacją. Zespół Republika po prostu przestał istnieć. Ja doszedłem do trójki facetów, którzy chcieli dalej razem ze sobą grać, a łączyło ich to, że grali razem w zespole Republika, który przestał istnieć. Jak Wiesiek Kruciński zdecydował się na tak zwaną karierę solową, a trzech facetów zostało osamotnionych, bez lidera, bez wokalisty. Całe szczęście z potencjałem literackim, ponieważ już ostatnie teksty w Republice zaczął pisać Grzegorz. To oczywiście kompletnie inna poetyka. No nic, no, w czwórkę utworzyliśmy ten zespół, a ja przyjechałem na studia do Torunia po prostu. No i tak to się zaczęło. Aniu, pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Grzegorzem? Pierwsze spotkanie to miałam ze Zbyszkiem. Naprawdę? Tak, tak, tak. Zaczęło się wszystko od tego, że zobaczyłam u starszej koleżanki na biurku gazetę Razem i tam właśnie była Republika i zaskoczyło mnie to, że to jest zespół z Torunia, bo wtedy nie było tak łatwo toruńskiemu zespołowi się jakby wybić jak teraz. Także po prostu przeczytałam to, że zespół toruński i wtedy pamiętam, że z koleżanką poszłyśmy ze Zbyszkiem, no i potem to już się podziało. Potem pojechałam na próbę, pierwszą, drugą, trzecią, założyłam fan klub, także
przychodziła opiekować naszym starszym synem. Tak, tak. Ja miałam 13 lat, Max miał 3 i siedziałam w piaskownicy ze Zbyszka synem, także to już było dobrze. Ten fanklub nazywał się Moje Modły. Moje Modły, tak. Dokładnie. Tak, opowiedz tak. O funkcjonowaniu tego fanklubu. Znaczy my przejęliśmy ten fanklub po jakiejś innej dziewczynie, której nie znam. Przyszedł kierownik odnowy, wtedy pamiętam, wysypał nam 2 wory listów pełne właśnie do Republiki. I to głównie wszyscy prosili o autografy, o jakieś zdjęcia. Ten fanklub niestety długo nie podziałał, bo ja go zakładałam chyba w 85 jakoś. Potem się Republika rozpadła, wiadomo. Ale do tej pory utrzymuję kontakty z wszystkimi znajomymi. Spotykamy się 3 razy w roku. Przyjaźnie przetrwały z całej Polski. I mamy teraz jeden fanklub Republika Marzeń. Wszystkie fankluby z całej Polski w jeden. I mamy jeden internetowy fanklub Republika Marzeń. Czym Republika wyróżniła się na tyle, że stała się twoim numerem jeden? Ja chodziłam do ekonomika, tam były same dziewczyny, które chodziły na dyskoteki, biegały i no nie do końca mi to pasowało. Wolałam właśnie jednak zawsze troszkę pod prąd i coś innego. I chyba to mnie to właśnie ujęło, że to było takie inne i takie moje tylko wtedy. No i tak, no i poszłam na pierwszy koncert, no i to już było po prostu szaleństwo. To... A propos koncertów, pamiętasz ten pierwszy koncert w kwietniu 1981 roku? Oczywiście. To był bardzo ważny koncert, bo pokazał nam, czego robić nie wolno, czego robić nie należy, co należy wyrzucić, co należy odjąć. I na tym, co z tego wszystkiego zostanie, spróbować zbudować coś nowego. To pewnie jakaś intuicja Grzegorza, albo to, co mówił nasz późniejszy producent Leszek Kamiński. Pamiętam, jak opowiadał o tym, że mówi, zobacz, przecież żaden z niego klawiszowiec, ale to, co sobie wymyśli, gra prima sort. Jest rewelacyjnym flesistą. Wokalistą nauczył się być. Jest rewelacyjnym poetą. Ale zobacz, ile ma takich tych obszarów swojego artystycznego życia, w których nie jest doskonały, ale zna swoje możliwości i poza to, czego jest pewny, nigdy nie wykracza, bo wie, ile może, a powyżej tego byłoby już za dużo. Wracając do tego, co się wydarzyło po tym koncercie owym słynnym kwietniowym, tym pierwszym, spotkaliśmy się po paru dniach na próbie, już bez pianisty. Wtedy jeszcze pianista z nami ten koncert zagrał. Adam Szałach, który zdecydował się na karierę waltornisty w Orkiestrze Symfonicznej w Bydgoszczy. Grzegorz powiedział, mówi, panowie, to opieramy od tej pory wszystko na sekcji. Bas połączony z lewą ręką z piana, na którym ja będę grał. A zarówno na flecie, jak i na gitarze przez najbliższych 5 piosenek nie będzie żadnych solówek. Robimy ascetyczną historię. Postaram się to okrasić takimi tekstami, żeby przekaz był wyrazisty. I tak musimy spróbować. I stąd też gdzieś tam później w to wszystko się idealnie wpisały te czarno-białe pasy, bo wtedy one jeszcze nie funkcjonowały. Praktycznie rzecz biorąc, od tego momentu można powiedzieć, że Grzegorz postawił siebie siłą rzeczy w roli lidera, ponieważ to gdzieś tam to był jego pomysł i pisząc się na to, wiedząc o tym, że to za chwilę zostanie okraszone tekstami, gdzie Grzegorz na pewno będzie chciał odejść od tej republikowej jeszcze poetyki. Wiedzieliśmy, że coś będzie się działo ekscytującego od strony literackiej. I to rzeczywiście się zadziało. Rzeczywiście kilka pierwszych piosenek było bardzo ascetycznych. Dopiero później się pojawiło coś na flecie, coś na gitarze, pojawiły się takie piosenki jak Sexy Doll, jak Telefony. To było dużo, dużo później. W ogóle przed tym, zanim pokazaliście się szerszej publiczności i zanim Republika zaczęła funkcjonować w takiej formie, w jakiej wszyscy ją znamy, to wszystko było wymyślone od A do Z. Takimi historiami rządzą przypadki. Nieskromnie mówiąc, zdarzyła mi się w życiu, uczestnicząc w Republice, wielka rzecz. Jeden z wieczorów u kolegi, który wynajmował mieszkanie, które później ja wynajmowałem, wpadliśmy z Grzegorzem, bo nasz kolega Stasiek miał taką płytę pod nazwą No Wave.
To była taka składanka singli. I tam na okładce były okładki bodajże 9 singli. Między innymi jednym z singli był singiel Joe Jacksona, gdzie Joe Jackson jest w takim garniturku, który zresztą charakterystycznym dla niego, czarny garnitur, biała koszula, rozpięta, wąskie rurki, spodnie, takie nawiązanie trochę do lat 60. I jego postać, tak jak tekstura, była wklejona w tło, które stanowiły takie czarno, jasno-szare pas. I tak siedzieliśmy z Grzegorzem, już nie pamiętam nawet, kto wpadł na ten pomysł, ale szukaliśmy pomysłu na sztrajf koncertowy, żeby z daleka było widać, że o, coś się dzieje, że warto jest podejść, zobaczyć, co tam jest. Nie, żeby nie treść biła, tylko sam obrazek, żeby biła, treści się dowiesz, jak podejdziesz. No i stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł. I pamiętam, wtedy Paweł Kuczyński narysował tak, jak gdyby taki prototyp tego sztrajfu, czyli taki podłużny prostokąt w poziomie miał być wieszany z tymi pasami już trochę szerszymi, ale tak pod kątem, nie wiem, 50-60 stopni. Tak to mniej więcej wyglądało. Później jak spotkaliśmy Andrzeja Lodowa, który miał zostać naszym menadżerem, ale był z wykształcenia architektem, on jak to zobaczył, to mówi, to z tego trzeba zrobić walor. Wszystko wykorzystał, zrobił znaczki, zaprojektował już prawdziwy sztrajf i te pasy pod kątem 45 stopni odpowiedniego rozmiaru. Wymyślił Republika Ryce, czyli to liternictwo, które się pisało. Tak, tę charakterystyczną czcionkę. I raptem się okazało, że to wszystko pasuje do tej estetyki Republiki z tamtych lat. W każdym bądź razie ta czerni biel spowodowała to, że nie dość, że to się skleiło z obrazem zespołu, z jego ascezą zarówno i artystyczną, jak i taką wizerunkową. I też okazało się, że jest to świetny też, ale nie wymyślony, świetny też taki element takiej mocy marketingowej. Niby się mówi, że to była komuna, tam marketing guzik znaczył, okazuje się, że nie. Ludzie chcą mieć możliwość utożsamiania się, na przykład z artystą. A czerń i biel i te pasy, to było, mówię, to psim swędem wyszło, ale to autentycznie zadziałało, bo tacy jak Ania, oni od razu wiedzieli, jak się ubierać. Ale nie było tak łatwo jak teraz, nie było żadnych pasów, nie było nic. Ja się ubierałam w sklepie pogrzebowym. Naprawdę, jak była dostawa, to zawsze biegłam, albo sobie sama farbowałam coś. Jak teraz sobie wpiszę czarno-białe pasy, to wychodzą mi takie piękne rzeczy. Wtedy tak nie było niestety. Sami robiliśmy sobie bransoletki, znaczki, wszystko praktycznie sami. Zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to jak dziś.
osiedla mam mamy. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta, tak i ja odpuszczam sobie wszystkie moje strofy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Ta piosenka jest. Ta piosenka jest. Ta piosenka jest. Nagrana dla pieniędzy. W latach 90. często spotykaliśmy się na koncertach. No niestety tylko na koncertach, gdyż ja mieszkam we Wrocławiu, a on w Toruniu. Ale to było dosyć często i spotykając się gdzieś tam w czasie prób, czy przed koncertem, bardzo często rozmawialiśmy ze sobą i to nawet bardzo długo. Mieliśmy ze sobą bardzo fajne, przyjemne relacje. Cenię go do dzisiaj za jego przecudowne teksty, znakomitą muzykę, kompozycje, znakomicie zrobione utwory i za bardzo dobry tak zwany wykon. Chciałem jeszcze raz powiedzieć, że będę o nim myślał do końca. Gdy tworzyliście Republikę tak naprawdę od początku do końca jej istnienia. Grzegorz był artystycznym dyktatorem? Gdyby był dyktatorem, to ten zespół by nie istniał. To nigdy nie jest przypadek, że czterech facetów ze sobą współpracuje. Zresztą u nas nawet przypadkowi nie byli techniczni. Czy nawet kierowca, który jeździł z nami na koncerty, to musiała być zgrana paczka. To ci Ania może to potwierdzić, że jeden by za drugiego w ogień skoczył i tak samo jak, nie wiem, traktowałem Leszka Bielika, to tak samo traktowałem, nie wiem, Romana Mellera, który był naszym kierowcą przez wiele lat. To była ta sama ekipa. Mówiąc o tej dyktaturze, Grzegorz potrafił się otwierać, ponieważ nie był w stanie wejść w te obszary, które na przykład były, załóżmy, dla mnie bardzo proste, a dopuszczał mnie do tych obszarów, które były dla niego bardzo proste, a dla mnie były bardziej skomplikowane. Na przykład powstała płyta Masakra, bo to jest rzeczywiście dzieło w sensie autorskim nas dwóch. To zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy i w tym momencie można go uznać może nie tyle za dyktatora, co wręcz za szantażystę. Siedząc, pamiętam, na tym pianinie w tych piwnicach starego klubu Od Nowa, opowiadając nam o tym, tak spojrzał na nas i mówi tak: albo się na to godzicie, albo biorę te organy i do pankowców grać na organach. Czyli zwykły szantaż. Bo oczywiście nie, ale skąd? Jasne, spróbujemy. No, dlaczego nie? Był dyktatorem, ale nie w sprawach artystycznych. Był dyktatorem modowym. Wyznaczał trendy. Wyznaczał trendy. To jest jedna rzecz. Zresztą mówił o sobie, że są to takie trochę dziwne. Szliśmy, nie wiem, do jakiejś restauracji. Jedliśmy, no co? No jedliśmy to, co tam było. Ceny były raz niższe, raz wyższe. On zawsze narzekał na to, że jest za drogo. Ale chwilę później, po wyjściu z tej restauracji, potrafił pójść do najdroższego sklepu na West Broadway, na przykład w Nowym Jorku, ciągnąc nie wiedzieć czemu mnie za sobą. Chyba po to tylko, żebym był usprawiedliwieniem na to, co on tam wyprawia, bo potrafił wydać kilkaset dolarów na spodnie. On zawsze o sobie mówił: jestem snobem ciuchowym, trudno, taki już jestem. Mówi: nie doję, ale ciuch musi mieć najlepszy. Tutaj był dyktator. Aniu, a jaki był dla fanów, dla fanklubu? Nawet w twojej książce czytamy, że Grzegorz na scenie, a Grzegorz prywatnie poza nią, to zupełnie dwie różne osoby. Dla mnie był na pewno na początku jak taki troszeczkę tata albo starszy brat, jak sobie chodziliśmy z psami na spacery,
No mówię, miałam to szczęście, że mieszkałam blisko i też miałam swojego psa, więc też chodziłam czasami właśnie razem. To mówił mi, co mam czytać, czego mam słuchać. Więc jak miałam tam chyba 14 lat, czytałam Becketa, z czego nic oczywiście nie rozumiałam wtedy, ale czytałam dzielnie, albo Orwella 84 też przepisywaliśmy ręcznie między sobą, żeby nie było tej książki nigdzie. Także no, dla mnie był po prostu, mówię, jak starszy brat, albo właśnie jak ktoś bardzo bliski. Ale wiem, że czy dla Krzyśka Niszewskiego, właśnie współtwórcy mojej książki, naszej książki, to też był super. Też wiem, że kasety wasze swoje dawał, jak już miał zespół, prawda? Przesłuchiwaliście, tak. No w każdym bądź razie, z tego co ja wiem, to zawsze miał czas dla fanów, zawsze porozmawiał, zawsze chyba jakiś autograf dał. Także no, mi się wydaje, że nie był zrozumiały, jak niektórzy mówią. Jak niektórzy? No niektórzy. Nie, jak niektórzy. Nie był zarozumiał, jak niektórzy. Dobrze. Co najbardziej zafascynowało cię w jego osobie? Jak Grzegorz wchodził gdzieś, to wszyscy w ogóle zaraz milczyli, nawet nie musiał nic mówić. Nie wiem, taki autorytet wzbudzał. Po prostu przyciągał ludzi i tak jak mówię, dużo rzeczy mówił mi, co mam robić, jak mam robić i dzięki temu też jestem taka, jaka jestem i w sumie jestem zadowolona z tego. Czytałam super książki, słuchałam super muzyki, tak myślę. Dziękuję mu za to. Tak mi się wydaje, że Grzegorz wychował całe pokolenie właśnie. Jak o nas mówili, przeintelektualizowani jesteśmy? Przeintelektualizowane pryszczate młode panienki. Tak. W przeciwieństwie do tych ładnych... Lady Punk. Ale spokojnie, ale tak mówię. Grzegorz miał fajne powiedzenie, jak wchodził, do jakiegoś pomieszczenia, gdzie już byli ludzie, siedzieli, wchodził i mówił coś takiego. Wchodził i siedźcie, nie wstawajcie. W odniesieniu do Mammony, którą przed chwilą usłyszeliśmy, w którymś z wywiadów też padło, że Grzegorzowi bardziej, jeżeli chodzi o styl rock'n'rollowca, i mam wrażenie, że w ogóle mówiono o całej Republice wtedy, bliżej było do Witkacego niż do Micka Jaggera. Wy nie dostarczaliście do opinii publicznej żadnych kontrowersyjnych informacji z działalności zespołu. Nie znajduje się nawet do dzisiaj takich informacji. A przecież mieliście do takiego życia wszystkie możliwe klucze. Jurek Tolak się nieraz dziwił, że co z was za rock'n'rollowcy? Gdzieś tam w trasie. Pojawił się jakiś problem na świecie politycznym. Mówi, wy was wzięto na jakiś program publicystyczny, publicystyki, to takiej jeszcze politycznej do telewizji, to nawet jakby ktoś wam zadał temat problemu Turków bułgarskich, to mielibyście coś na ten temat do powiedzenia. Otóż my jesteśmy, cała nasza historia od tej strony jest kompletnie nieatrakcyjna. Artysta jest zresztą po to, aby dawać ludziom swoją sztukę, a nie to, z kim się dzisiaj, że tak to nazwę, kochał, a z kim się będzie kochał jutro. To nikogo nie obchodzi. Od artysty człowiek, ten, który przychodzi na koncert, który kupuje płytę, czy widzi to w mediach, oczekuje jednej rzeczy. Sztuki. Pobudzenia wrażliwości. Opowiadania o ważnych rzeczach. A nie o swoim życiu. No chyba, że to swoje życie można przełożyć, czyli pokazać siebie, ponieważ to może być dla wielu ludzi bardzo ważne, bo mogą się z tym utożsamić. Kiedyś Grzegorz z paroma tekstami tak zrobił, później bardzo tego żałował, bo przestał lubić te teksty. To dotyczy tej Republiki Marzeń. Tak, na tej płycie jest kilka tekstów, w których, jakby to powiedzieć, wyżegał swój testosteron i wszystkie złe emocje. I mimo iż bardzo lubił te piosenki muzycznie, to powiedział nam panowi, przepraszam, ale ja nie jestem w stanie na koncertach tych piosenek grać. Przenosimy się dalej, będzie szybciej, będzie ciężej i usłyszymy utwór Kombinat z gościnnym udziałem Konrada Wojdy z zespołu Farben Lere. Buduje!
szufladzie dokładnie wskazanej. Nie wyrwę się, nie wyrwę się. Teraz już wiem, wiem, wiem. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Teraz już wiem. Kim był dla mnie Grzegorz Ciechowski? Przede wszystkim wielką inspiracją. Człowiekiem, którego muzyka zarówno w zespole Republika, jak i później w karierze solowej zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I teksty, i rytmy, i harmonie zarówno z jednej strony, i z drugiej przewracały mi w serduchu. Robiły na mnie ogromne wrażenie, po prostu. Zostanie u mnie w sercu, na pewno jego piosenki gdzieś zawsze ze mną będą. Więc szkoda, że tak szybko się to wszystko skończyło. Miał jeszcze przed sobą bardzo, bardzo wiele, wiele nieodkrytych piosenek. Kombinat. Dla wielu w ogóle utwór będący pierwszą stycznością z Republiką. Namieszaliście tym utworem, naprawdę tak dobrze, gdziekolwiek się o tym nie poczyta, Kombinat trafił na listę przebojów Trójki, nawet Marek Niedźwiecki w którymś z wywiadów przyznał, że on to usłyszał po raz pierwszy i on nie był do końca pewien, a okazało się, że... To eufemizm, wiesz, on po prostu, to mu się strasznie nie podobało. A okazało się, że Kombinat szybko piął się w górę, stał się numerem jednym. Zresztą w ogóle później utwory Republiki przecież, wiadomo, gościły bardzo długo na tej liście Trójki, ale no, Kombinat namieszał. Ja nie wiem, na czym polega, bo powiem ci szczerze, ja nie wiem, na czym polega fenomen Kombinatu, bo to jest antyhit. To jest piosenka zrobiona wbrew jakimkolwiek przepisom na hit, ale przepisami na hit nie kierują się muzycy, którzy uprawiają muzykę tak zwaną szeroko rozumianą progresywną, bo żadna tam nowa fala, zresztą ja nienawidzę określenia nowa fala, to żaden gatunek w muzyce, dziennikarze sobie wymyślili, że o, nowa fala, czyli to, co jest inne niż to, co było wcześniej, to jest nowa fala, to jest nowy gatunek muzyki. Nigdy to nie było prawdą. Myśmy zawsze byli zespołem progresywnym, ale cały widz polega na tym, że być może tekst wiesz, zadziałał. To był jednak tekst, który można było trochę zaflancować ludziom w kontekście tam ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej. Aczkolwiek to nie było intencją Grzegorza, chociaż tak jak się zastanowić, to być może, że napiszę inaczej, mówił będę o tym inaczej, ale swój cel mam, bo on tak też potrafił robić. Cóż, Kombinat, on jest jednoznacznie dzisiaj odbierany jako orwellowski opis ówczesnej rzeczywistości. Tylko że Kombinat, Grzegorz inspirował się akurat nie ani Orwellem, ani nie wiem, tymi pozycjami z literatury o zuniformizowanych społeczeństwach i tak dalej, tylko akurat inspirował się Lotem nad Kukułczym Gniazdem. Wprawdzie w filmie słowo Kombinat się nie pojawia, ale w książce jest. Daliśmy piosenkę do radia. Będzie jak będzie. Myśmy nigdy nie mieli ambicji zostać gwiazdą rocka. Chcieliśmy nagrywać piosenki, ile się da. Jak przyszło do nagrywania pierwszej płyty, to wybraliśmy takie, a nie inne piosenki. Nie było tam białej flagi, nie było tam telefonów. Ponieważ Grzegorz powiedział, że to literacko są trochę inne rzeczy, on chciałby, żeby ta płyta była jednoznaczna stylistycznie, jednorodna stylistycznie, a jednocześnie mówi, zaraz, no mamy, chłopaki, mamy trzy piosenki do nagrania w radiu, no to nagrajmy tutaj wszystko. Tyle, ile wlezie. Bo kto wie, czy to nie jest ostatnia płyta, jaką mamy możliwość nagrać. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, co się z tym wydarzy. Wiedzieliśmy tylko jedną rzecz. Robimy świetne piosenki. To jest naprawdę o czymś, to jest ważne, to jest silny przekaz, ale pewnie za trudny. Okazało się, że mimo iż był trudny, to był taki czas, szczególnie młodzi ludzie bardzo szybko to złapali, bardzo szybko to zrozumieli. A jeżeli nawet nie zrozumieli, to było dla nich to tak ekscytujące, że starali się nauczyć to rozumieć. Przez to czytali książki, przez to czytali więcej
i czytali to, czego nie było normalnie w sklepach. Szukali w wydawnictwach podziemnych. To było nieprawdopodobne przeżycie. Mieć świadomość tego, że masz wpływ na młodych ludzi w tak pozytywnym sensie znaczenia tego słowa. No, kombinat będzie utworem, który zawsze symbolicznie będzie odbierany w Płocku. Aniu, chciałbym, żebyśmy na chwilę wrócili do książki, której jesteś współautorką. Pomyślałem sobie, że pisanie tej książki to musiała być niesamowita przygoda. Tak, to była przygoda życia. 2 lata pisaliśmy ją z Krzyśkiem. W ogóle książka miała wyglądać całkiem inaczej na początku. Chcieliśmy się porwać na biografię i oczywiście, jak zwykle, Krzywy, którego spotkaliśmy gdzieś tam przypadkiem, odradził nam to, stwierdził, że byśmy musieli nic nie robić, tylko po prostu zająć się biografią Republiki. Ja tę książkę zjadłem wręcz. To jest coś niesamowitego, takie móc przeczytać wrażenia, wspomnienia fanów, naszych przyjaciół, naszych znajomych, kolegów muzyków, różnych ludzi. Każdy ma gdzieś tam swoją historię związaną z Republiką i oni to wszystko z tych ludzi wyciągnęli i świetnie zredagowali. To się czyta jak doskonałą powieść. Także to była niesamowita przygoda. My jeździliśmy sobie z Krzyśkiem po całej Polsce, robiliśmy te wywiady. Bardzo spokojnie, nie spieszyliśmy się. Dopiero jak Piotrek w Selmach na YouTubie ogłosił, że pisze swoją książkę, to trochę przyspieszyliśmy, ale okazało się, że on się bardziej nazwał wtedy niż my jego, więc nawet sobie pomagaliśmy, tak samo Leszkowi Gnańskiemu. Także te wszystkie książki są jakby, jedna jest o Republice, druga jest o Grzegorzu, nasza jest taka fanowska i tak się wszyscy dograliśmy. Jakby, a to jest jednak też niesamowite, bo mniej więcej w tym samym czasie, no na przestrzeni powiedzmy, nie wiem, no 3 lat ukazują się trzy książki i autorzy tych książek nie konkurują ze sobą, tylko wręcz sobie pomagają. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To kolejny utwór, który usłyszymy. Wykona go Iwona Dąbkowska z gościnnym udziałem Krzysztofa Misiaka na gitarze. Thank you.
przychodzi na myśl, kiedy słyszę nazwisko Ciechowski, imię Grzegorz, zespołu Republika Obywatelgice, autor tekstów, niezwykle oczytany, erudyta, ale też przede wszystkim od strony muzycznej pierwszy polski producent muzyczny. Był to producent muzyczny kompleksowy. On był producentem kompleksowym, czyli zajmował się produkowaniem muzyki od samego początku po sam koniec, czyli słowo pisane. No niezapomniany debiut Justyny Steczkowskiej, Dziewczyna Szamana, płyta, którą też uwielbiam. Także człowiek wielu talentów. Bardzo często się zastanawiam, jak to by było, gdyby Grzegorz Ciechowski nadal żył. I nieraz sobie myślałem, że pewnie miałby Abletona, taki program muzyczny. Ciekawe, jakby w ogóle zabrzmiała Republika w jakiejś takiej nowoczesnej odsłonie. Wyobrażaliście sobie podczas waszych rozmów później, gdzie byłaby Republika? Czy dzisiaj grałaby trasę na 40-lecie istnienia? A wiesz, odpowiem ci na to pytanie przewrotnie. Ja nie wiem, czy Republika by istniała w ogóle. I to nie mówię dlatego, że nie wiem, coś by się stało między nami takiego, żebyśmy nie mogli się na siebie patrzeć, się odzywać do siebie, nie mówiąc już o współpracy. To jest pierwsza część odpowiedzi. Być może, żeby nie istniała. Gdyby istniała, sądzę, że raczej, zresztą na to wskazuje i płyta Masakra, i ta nasza niedokończona płyta, raczej szlibyśmy w stronę dość mocno progresywnej muzyki rockowej. Natomiast artystycznie, czy Grzegorz posiadałby Abletona? Chyba by mu się nie chciało uczyć kolejnego programu muzycznego. Siłą rzeczy, z upływem czasu, pewnie by zaczął korzystać z tych narzędzi, które są dzisiaj dostępne od tak po prostu. Zresztą Grzegorz miał taki plan, tuż przed śmiercią kupił ziemię w Warszawie, w Chotomowie pod Warszawą, a ze sąsiada miałby Leszka Kamińskiego, realizatora dźwięku, też producenta muzycznego. Mieli mieszkać obok siebie i mieli taki pomysł na siebie. Leszek u siebie miałby takie realizacyjne studio nagraniowe, a Grzegorz u siebie takie projektowe studio nagraniowe, taką pracownię. I planowali nawiązać taką ściślejszą współpracę, raczej taką produkcyjną. Z Republiką to trochę było tak, oczywiście publiczność wymagała od nas tego, żeby na koncertach pojawiały się piosenki z początku lat 80. Ale my na każdej płycie dokładaliśmy do tego repertuaru nowe piosenki, których sobie publiczność nie wyobrażała na tych koncertach usłyszeć. W związku z tym te nasze koncerty pod koniec lat 90. czy na początku, jeszcze za życia Grzegorza, jeszcze jak Grzegorz żył, te nasze koncerty nie były odcinaniem kuponów, tylko my cały czas coś nowego publiczności proponowaliśmy. W związku z tym podejrzewam, że tak by dalej było. Dlatego też każde pytanie typu co by było gdyby jest pytaniem bardzo w sumie trudnym. Przynajmniej dla mnie, bo komuś może się wydawać, powiesz, że gralibyście razem albo byście nie grali. Może, wiesz, prosta rzecz. Dla mnie to nie jest prosta rzecz, dlatego że nie wiem, co by było. Ja nie wiem, co by było. Wiem o tym, że gdyby wtedy Grzegorz nie odszedł, skończylibyśmy płytę. Mieliśmy znakomite plany dotyczące koncertów. Mieliśmy przepotężnego sponsora. Te koncerty byłyby, przygotowanie tych koncertów byłoby sfinansowane, mówię o prawie całej stronie technicznej, byłaby to przeogromna historia. Byłoby super. Najprawdopodobniej byłby to wielki sukces. Ja pamiętam, jak on przeżył. Nikt tego z nas tak nie przeżył, zresztą w ogóle machnęliśmy na to ręką. Jest 2001 rok, jest 20-lecie istnienia Republiki. Jesteśmy zaproszeni na festiwal w Opolu. Mamy swój recital. Na koniec całego festiwalu dochodzą do nas słuchy, że dostaniemy Grand Prix. I okazuje się, że nie dostajemy tego Grand Prix, ponieważ ktoś, kto posiadał złotą akcję w Kapitule, powiedział, że nie.
Ja to tam machnęłam na to ręką, a Grzegorz to potwornie przeżył. Ja nawet nie wiedziałem. Wieczorem gdzieś tam przy drinku siedząc po prostu, wiesz, po cichu powiedział mi, że mówi, że to jest cholera jasna niesprawiedliwe. Kiedy, co? Za kolejne 10 lat mamy zostać w ten sposób uhonorowani? A kto wie, czy za 10 lat będziemy istnieć? No, wykrakał. Wiesz, jest coś takiego w tym, że jeżeli chcesz kogoś docenić, to się śpiesz z tym, nie odkładaj tego na później. Jeżeli chcesz komuś powiedzieć dobre słowo, to spiesz się z tym, nie odkładaj tego na później, bo możesz nie zdążyć. A w kontekście osoby Grzegorza jest kilka osób, które trochę bardziej płakały nad sobą, że paru spraw z Grzegorzem sobie nie załatwiło, niż nad jego odejściem. Ponieważ zostali zaskoczeni. W takim razie, czy dobrze sformułowanym pytaniem, bo nie będziemy gdybać, jest to, czego wam zabrakło wraz z odejściem Grzegorza w waszej codzienności, nie tylko artystycznej? To też jest bardzo trudne pytanie, bo wiesz, bo wyobraź sobie sytuację taką, ja zresztą to w jednym chyba z jednym z pierwszych wywiadów po śmierci Grzegorza powiedziałem, wiesz, ja się czułem w Republice jak pasażer luksusowej kajuty na Titaniku. Każdy poniekąd z nas się w ten sposób czuł. Oczywiście ja wylądowałem na szalupie, ale Titanik, wiesz, Titanik zatonął. A wraz z Titanikiem zatonęła cała Republika. Pozostało nas trzech, pozostał Leszek, Sławek i ja. Każdy z nas sobie radzi, każdy z nas stanął przed ważnymi decyzjami życiowymi, co dalej robić. Ja nie byłem zdywersyfikowany. Ja byłem całkowicie pochłonięty Republiką. Leszek był trochę zdywersyfikowany, ale on stawiał pierwsze kroki jako producent i też nie do końca był pewny siebie w tamtym momencie, czy gdzieś tam podoła. Oczywiście Leszek na zewnątrz jest zawsze taki, że spoko, w ogóle, luz, będzie dobrze. Ale ja wiedziałem o tym, że on też nie jest pewny tego, co będzie. Z dnia na dzień jesteśmy pozbawieni, mówię teraz tylko i wyłącznie od strony zawodowej, jesteśmy pozbawieni możliwości wydania płyty, kontynuacji tego wszystkiego. Nie skończymy tej płyty. Te piosenki, które nie ukazały się na tej szczątkowej płycie, bo cztery piosenki się ukazały, to akurat wszystkie były kompozycje moje i Grzegorza. Czyli nawet od strony finansowej bardzo tracimy, a jest też normalne życie. Nie będzie koncertów, nie ma płyty, nie ma zespołu. Nie istniejemy zawodowo. Żaden z nas zawodowo nie istnieje. Więc trzeba było szybko podjąć każdy w swoim zakresie gdzieś tam decyzję. Wiadomo było, że kontynuowanie istnienia Republiki bez Grzegorza byłoby jakimś kuriozalnym nieporozumieniem. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Aczkolwiek byli tacy, którzy twierdzili, że tak należy zrobić. No to kompletnie od czapy pomysł. No i wiesz, no stajesz wtedy przed wyborem, co ze sobą zrobić. I zaczynasz budować swoje życie artystyczne na nowo. Rzucasz się na głęboką wodę w te obszary, w których cię albo nie było, albo nie byłeś za bardzo aktywny. I musisz zapomnieć o tym, jak ważną postacią, mówię teraz o sobie, musiałem zapomnieć. I to z pełną premedytacją, z pełną determinacją zapomnieć o tym, jak ważny był dla mnie Grzegorz. Ja musiałem zapomnieć. Ja musiałem zapomnieć o Grzegorzu. Znaczy nie mogłoby mi, musiałem uzyskać stan, gdzie mi Grzegorza nie brakuje. Bo inaczej nie dałbym sobie rady. Jakbyś zapytał Leszka, to podejrzewam, że powiedziałby ci to samo. Ze Sławkiem mogłoby być różnie. Sławek mógłby powiedzieć, że do dzisiaj mu Grzegorza brakuje. Ale to jest też kwestia tego, jak sobie poradził przez te 20 lat. Jak każdy z nas sobie poradził przez te 20 lat ze swoją działalnością. Ja w dalszym ciągu się spełniam. Uważam, że wszystko jest okej. Wydaje mi się, że dałem radę. No, spełnieniem są czarno-białe ślady. Płyta, to jest jeden z elementów. Ale za to chyba najświeższy, bo płyta, która okazała się raptem... Efekt pandemii. Tak, no bo właśnie. Pewnie byśmy to wizualizowali. On zresztą jest tutaj idealnie uchwycony słowem. Intymny koncert, bez publiczności. No bardzo intymny. Nawet trudno to nazwać koncertem, bo
założyliśmy słuchawki i zagraliśmy live po prostu. Aniu, wracając do tego pytania, czego ci zabrakło? Co ty poczułaś, kiedy Grzegorz odszedł? To się świat zawalił, wiadomo. Znaczy no, ja tą płytę rozpoczętą znam, więc też wiadomo, że bardzo nią liczyłam. Ona mi przypomina bardzo nowe sytuacje, więc tak jakby kontynuacja była dla mnie koncertów. Zawsze mogłam do Grzegorza dzwonić, to była druga w nocy czy trzecia i nieraz z pierdołami jakimiś zawsze mi doradził. I zawsze dobrze, wszystko było łatwiejsze z nim. I zawsze mówię, że chciałabym jeszcze na jeden koncert chociaż iść, chociaż na jeden. Bardzo bym chciała. Byłam na 36, a wydaje mi się, że jeszcze mi tego jednego tak zabrakło. Strasznie bym chciała. Dzisiaj, gdy podpisywałeś te płyty winylowe, wspomniałem ci o tym, że podpisujesz płytę mojego ojca. On mi przekazał tę płytę i ja jestem kolejny i mam nadzieję, że ja ją też komuś dam kiedyś. Ale wiesz, to są niesamowite historie, bo jakby to powiedzieć, urodziłem się wtedy, kiedy się urodziłem, a ty urodziłeś się wtedy, kiedy się urodziłeś, więc dlatego... Ja się urodziłem wtedy, kiedy w Jarocinie graliście ten nieszczęsny koncert. Więc. Jaki nieszczęsny? Przepiękny, przepiękny koncert. Tak, przepiękny, nieszczęsny. No w każdym razie historyczny na pewno koncert. No. Dlatego pewnie ten remake sobie kupiłeś, tak? Pewnie. Wiecie, tak. Ja mam nadzieję, że to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, to przekazywanie z pokolenia na pokoleń tych płyt i to, że pojawiają się nadal wydawnictwa, czego najlepszym przykładem Czarno-Białe Ślady, i to, że ta republika jest wiecznie żywa, to, że pamięć o niej, mimo tego, że od 20 lat nie istnieje, cały czas żyje. Mam nadzieję, że tym dzisiejszym programem i tymi dzisiejszymi utworami został nam jeszcze jeden. Też dołożyliśmy swoją cegiełkę do tego, żeby to wspomnienie o Republice było cały czas żywe, żeby nikt o niej nigdy nie zapomniał. A że rzeczywistość dogania sztukę, to sądzę, że jeszcze długo te teksty będą bardzo aktualne i bardzo ważne, mimo iż zostały napisane w kompletnie innej epoce. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Było nam bardzo miło, że byliście naszymi gośćmi. No i cóż, liczę na spotkania w Płocku w lepszych czasach, gdy sale koncertowe będą mogły być pełne i kiedy będziemy się mogli spotykać na żywo. A ostatnim utworem, który dzisiaj usłyszymy, będzie utwór nie z repertuaru Republiki, a z repertuaru Obywatela GC. Będzie to Tak, Tak. Z repertuaru Republiki też. Też, no tak, oczywiście, później naturalnie wykonywany. A zaśpiewa go dla nas Piotr Wojciechowski. Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. To niestety ja, tak, tak.
Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tam wrócę to.